Irena narysowała przeskalowany obraz poniższego czworoboku, wykonując przekształcenie z czynnikiem skali mniejszym niż 1. Ile mogłaby wynosić długość boku obrazu czworokąta, odpowiadającego bokowi AD w tym przekształceniu? Bok AD to ten bok i bok AD ma długość 16 jednostek. To jest figura, którą mamy przekształcić. A szukamy długości tego boku po przekształceniu czyli długości obrazu boku AD. Współczynnik skali albo inaczej po prostu skala jest mniejszy niż 1. To oznacza, że obraz odcinka AD będzie krótszy niż odcinek AD czyli rysujemy odcinek krótszy niż 16 jednostek krótszy niż odcinek AD. Najlepiej i najprościej narysować go równolegle do odcinka AD. I pozostałe boki czworokąta muszą być tyle samo razy krótsze muszą być przeskalowane z tym samym współczynnikiem skali. Tak może wyglądać obraz czworokąta ABCD w tym przeskalowaniu oczywiście w wersji odręcznej. To jest szkic, a nie dokładny rysunek. Najważniejsze w tym zadaniu jest to, że jeżeli współczynnik skali jest mniejszy niż 1, to długość tego boku jest mniejsza niż 16 jednostek. No to przyjrzyjmy się możliwym odpowiedziom i wybierzmy 3 z nich. Zatrzymajcie teraz film i wybierzcie samodzielnie trzy odpowiedzi na podstawie tego, co powiedzieliśmy, jeżeli skala tego przekształcenia jest mniejsza niż 1. Wystarczy sprawdzić, które z tych długości są mniejsze niż 16 jednostek. 4 to mniej niż 16, 6,5 to również mniej niż 16, i ta odpowiedź również mniej niż 16. To są jedyne trzy odpowiedzi mniejsze niż 16 jednostek. Te trzy odpowiedzi, te trzy liczby. To jedyne trzy liczby w tym zestawie, które są mniejsze niż 16 jednostek. 32 jednostki to by oznaczało, że współczynnik skali równy jest 2, bo 32 jest dwa razy większe niż 16. 64 jednostki to byłaby skala równa 4. To nie są współczynniki skali mniejsze niż 1.